Być według serca Bożego to bardzo ciekawe kryterium oceny wierzącego człowieka. Jak być takim człowiekiem, który mógłby dostać taką ocenę, jaką otrzymał Dawid, właśnie bycia człowiekiem według serca Bożego? Żona od czasu do czasu, gdy jesteśmy oczywiście razem w domu, z pokoju do pokoju nieraz krzyczy i mówi: ej, a ty jesteś dobrym człowiekiem? Ja mówię: tak. O, popatrzcie, jaki pewny siebie. A czy ty będziesz zbawiony? Ja mówię: tak. O, a skąd ty masz taką pewność? Potem jest długa cisza i pyta się mnie: a ty mnie jeszcze kochasz? Ja mówię: no nic się nie zmieniło do tej pory. To czemu tak rzadko mi o tym mówisz? I myślę, że coś w tym naprawdę jest. Dlatego, że my jesteśmy często skoncentrowani, gdy myślimy o przyszłości, o zbawieniu, właśnie na nowej ziemi, do której zmierzamy, której oczekujemy. Ale tak naprawdę to królestwo, o którym mówił Pan Jezus, już dzisiaj jest, o ile jest, jeżeli uczestniczymy w nim, jeżeli jesteśmy w nim. A to jest cała sfera duchowa, nasza mentalna, emocjonalna, która powinna być zaangażowana właśnie w relacje w stosunku do Pana Boga. Wtedy być może nie mielibyśmy takich trudności z odpowiedzią na pytanie, czy jesteś, czy masz pewność zbawienia. Ja wam powiem, ja mogę zawsze wykrzyczeć, że ja będę zbawiony, ale chcę dodać, że będę, ale tylko z jednego powodu, że Bóg się nade mną zlituje. Jeżeli będę na nowej ziemi, a właśnie chcę z całego serca tam być, nie ze względu na moje życie, nie ze względu na to, że jestem pastorem i tak dalej, ale dlatego, że Bóg może i chce się zlitować nad nami. Ja bym chciał być jednym z ostatnich ludzi, którzy tam się znajdą. I myślę o takim czasie, że pewnie przyczołgam się do stóp Jezusa i podziękuję Mu za to, że i ja tam będę. Moje chcenie bycia tam jest tak wielkie, że jestem pewny, że tam będę. I jeszcze raz podkreślam, nie ze względu na moje życie, ale ze względu na litość Bożą, na miłość Bożą. Myślę, że każdy z nas ma taki osobisty stosunek do Boga, kiedy rozmawia z Nim, kiedy mówi o swoich może wątpliwościach, o tym, że nie jest godny pewnych rzeczy, które dotyka, których doświadcza. Ale istotne jest to, jak dalece otwieramy swoje serce dla Boga. I taką ogromną inspiracją, obok wielu różnych kapitalnych przykładów, dzisiaj żeśmy studiowali o Józefie, ale jest dla mnie również, bo nie on jedyny, ale również Dawid. I tak się zastanawiałem nad tym, dlaczego Bóg wypowiedział takie właśnie słowa o Dawidzie. Co mogłoby wskazywać na to, że był to człowiek według serca Bożego. I kiedy tak poddałem analizie jego życie, a było ono, no właśnie, też niejednoznaczne, prawda? Bo miał też i chwile trudne, bardzo trudne. A mimo to Bóg powiedział taką ocenę właśnie wobec Dawida. Nie powiedział, że Dawid był doskonały, że był absolutnie chodzącą świętością, ale jednak powiedział coś, co chyba dla nas, dzisiaj żyjących w XXI wieku, jest niesłychanie ważne. Mieć takie serce, jakie ma serce Bóg, jeżeli potrafimy sobie to
wyobrazić, według serca Bożego. Jest takich kilka cech, na które chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę dzisiaj w naszym takim krótkim studium. Będziemy przemieszczali się między księgami, ale tutaj oczywiście, gdy mowa jest o Dawidzie, to sięgamy do Księgi Samuela, Kronik. Więc po pierwsze zaczniemy od pierwszej księgi Samuela, 24 rozdział. I tam mamy taką sytuację zastaną już, kiedy Dawid jest mianowany na króla, prawda, jakby poświęcony na króla, ale nim nie jest. Jest wtedy, panuje, jest królem Saul. No i znamy oczywiście ten fragment, to zdarzenie, piąty wiersz. I rzekli wojownicy, może przepraszam, czwarty. I doszedł do szałasów owczych przy drodze, mowa o Saulu, gdzie była jaskinia. Saul wszedł do niej z potrzebą, Dawid zaś i jego wojownicy siedzieli w głębi jaskini. Zestawmy tę sytuację. Na króla Dawid jest mianowany, poświęcony, ale jeszcze rządzi Saul. Jak Saul rządzi? No bardzo źle. Wiemy, że posunął się daleko, nawet do wróżki poszedł się radzić i tak dalej, więc owładnął nim duch zły. Dawid uciekał przed Saulem z życiem, prawda? No coś tam śpiewał, grał, troszkę uśmierzał jakby gniew Saula, ale jednak te konfrontacje były bardzo niebezpieczne. I teraz w tamtych czasach i zresztą późniejszych zmiana króla odbywała się, jeżeli była okazja, to bardzo szybko, po prostu zabić go i wchodzi następny król. I mamy tutaj właśnie poradę towarzyszy Dawida, piąty wiersz. Rzekli wojownicy Dawida do niego, oto dzień, o którym zapowiedział ci Pan, no bo zapowiedział, że on królem zostanie. Wydam twoich wrogów w twoje ręce i będziesz mógł zrobić z nimi, co będziesz chciał. Wstał tedy Dawid, uciął kratkiem kraj płaszcza Saulowego. Mógł go zabić. Nie brać tylko kawałek płaszcza, ale po prostu go zabić. I wielu ludzi na to czekało. To byłoby rozwiązaniem pewnego problemu, który był wtedy w Izraelu. I rzekł do swoich wojowników, Dawid, broń Boże, abym miał uczynić tę rzecz memu Panu, pomazańcowi Pańskiemu, podnosząc swoją rękę na Niego, gdyż jest pomazańcem Pańskim. Piękny fragment, gdzie Dawid nie wykorzystuje sytuacji pod namową towarzyszy, ale wprost przeciwnie. On w swojej głowie ma tak to poukładane, że jeżeli Pan Bóg kogoś wybrał, a tutaj już Saul dawał od dawna znaki pewne, że odchodzi od Boga, prawda? Więc można było powiedzieć, właściwie stracił cały swój autorytet. Trzeba go odsunąć, a nawet jak w tamtych czasach zabić. I wtedy nastanie to samo dobro, prawda, pod wodzą Dawida. Więc on mówi, ja tego nie zrobię, nie mógłbym tego zrobić. To jest tak jak troszkę Józef, kiedy był, jak dzisiaj studiowaliśmy, namawiany do grzechu. Jak ja mógłbym zrobić to mojemu Panu? Tym się odznaczają ludzie, którzy są wobec Boga i innych ludzi też pokorni. Ja nie mógłbym naruszyć czegoś, pewnych standardów, moralności. Ja nie mógłbym obrazić Boga. I tutaj nie muszą być nawet świadkowie tych zdarzeń. On to po prostu miał w sobie. Tak sobie myślę, gdy ktoś nam nie odpowiada, prawda, jak my się czasami zachowujemy wobec takiego człowieka, czy czasami gdzieś nie tworzymy jakiejś nieraz polityki wokół, żeby się albo kogoś pozbyć, albo w jakiś sposób też w konsekwencji obniżyć jego autorytet. Ja nie mógłbym tego zrobić. Bóg, który patrzy na nas z nieba, kiedy widział takie zachowanie, na pewno, jeśli możemy tak wejść w umysł Boga, mogło się to Panu Bogu podobać.
Saul oczywiście ją źle skończył i wiemy jaka, i Bóg wiedział o tym, ale patrzył na Dawida, jak on będzie reagował, jakie on ma nastawienie do innych ludzi, do konkurencji, bo on czekał, kiedy królem zostanie. Towarzysze mówią, no to jedyna okazja, nie zmarnuj jej. W tamtych czasach no to było jakby normalne pozbycie się. Nie, ja tego nie zrobię. Niech Bóg zdecyduje o tym, nie ja. Dlatego Bóg powiedział, jest to człowiek według mojego serca. Kiedy Dawid dowiedział się, że Saul zginął, czytamy w pierwszej księdze, w drugiej księdze Samuela i tam 12 najpierw wiersz. To jest kolejna cecha Dawida. I zanucili pieśń żałobną i płakali i pościli aż do wieczora na znak żałoby po Saulu i po Jonatanie, oczywiście jego synu. I po ludzie Pana i domu Izraela, i padli, że padli od miecza. Popatrzmy, Dawid reaguje na śmierć Saula. Nie cieszy się, nie mówi, no to dobrze, Pan rozwiązał problem, możemy teraz już dążyć do pewnych spraw organizacyjnych w Izraelu. No ja oczywiście będę królem i tak. On się nie cieszy z tego powodu. Czytamy właśnie, że zanucił pieśń żałobną, bo do tego jeszcze był oczywiście muzykiem. 17 wiersz mówi, wtedy Dawid zaśpiewał pieśń żałobną o Saulu i o Jonatanie, jego synu. To jest pewien skrót, jako że był muzykiem, więc no najprawdopodobniej ułożył melodię słowa, prawda? I te słowa dają tutaj jakby wyraz w tych tekstach, 23. Saul i Jonatan ukochani i przyjemni, i za życia swego i w godzinie śmierci nierozłączeni. Saul i Jonatan ukochani. Popatrzmy, jak on się wyraża. Córki izraelskie, płaczcie nad Saulem, który was ubierał w szkarłat ozdobny, który przypinał wam złote ozdoby do szat waszych. Jakże padli bohaterzy pośród bitwy i tak dalej. Dawid nie cieszy się z tego, że Saul nie żyje, ale ułożył pieśń żałobną. Jest mu bardzo przykro, że to wszystko się tak skończyło. Prawdopodobnie Dawid nawet nie dążył do tego, żeby jak najszybciej właśnie być tym królem, jak to wygląda z przebiegu tych faktów. To jest druga jakby okoliczność, która wskazuje na cechę właśnie Dawida, który nie cieszył się z nieszczęścia innych ludzi, konkurencji nawet, prawda? To nie był ktoś, kto mówi, no teraz ja, dobrze, że to się skończyło, teraz ja. Nie, on bardzo tego żałował, że Saul nie żyje. Czytamy teraz kolejna cecha, to jest w rozdziale 5 drugiej księgi Samuela, czyli trzecia cecha, którą chcemy podkreślić. I tam 17 i 18 wiersz. Gdy zaś Filistyńczycy usłyszeli, że Dawida namaszczono na króla nad Izraelem, wyruszyli wszyscy Filistyńczycy, aby pochwycić Dawida. Dawid zaś, dowiedziawszy się o tym, wycofał się do twierdzy. Gdy zaś Filistyńczycy nadciągnęli i rozłożyli się w dolinie Rofaim, Dawid zapytał Pana, i to jest ten fragment, na który chciałem zwrócić uwagę, czy mam ruszyć na Filistyńczyków, czy wydasz ich w moje ręce? Został królem, więc uznano też jego potencjał, możliwości pewne. Mógłby mieć znowu taką pokusę, że no to ja teraz nowy król wyruszę na wojnę, na pewno zwyciężymy. Nie, Dawid w całej swojej pokorze zwraca się do Boga, czego już nie robił Saul, zaprzestał, tak? Pytać się Boga. Poszedł do Boga i zapytał go, czy ja mam to zrobić? Czy Ty, Panie Boże, akceptujesz to?
No i to jest właśnie kolejna cecha Dawida, który się pyta Pana. I to jest nieodzowne także i w naszym życiu, jeżeli podejmujemy różnego rodzaju decyzje, w sensie ogólnym, jakimś organizacyjnym, ale także i osobistym, prywatnym. Pytanie się Boga gwarantuje nam, że nie popełnimy albo dużo mniej popełnimy błędów, niż gdy sami uważamy, że mamy rację. Nie wiem jak wy, ale ja to... Kościół jest taką szkołą życia. Jeżeli czegoś się nie skonsultuje z Bogiem, to łatwo o błędy, łatwo o potknięcia. Jest to niesłychanie ważne, żeby pytać Boga, dlatego że On zna przyszłość, On wie, jakie rozwiązanie do czego prowadzi. Umiał czekać. To tylko tyle powiemy, że gdy sobie to przeanalizujemy, to Dawid czekał około 20 lat od tej, że tak powiem, nominacji na króla, aż do momentu, kiedy zasiadł na tronie. Mógłby się niecierpliwić, tak jak ktoś by powiedział, no to przecież to mnie Bóg wybrał, niech ten Saul już skończy z tym rządzeniem, bo nie wychodzi mu to dobrze. I ja, przecież ja, no ja jestem wybrany, tu prorok mnie specjalnie namaścił do tego. No i oczywiście wiedział, że Bóg to akceptuje, ale on nie był wyrywny. On nie czekał na stanowiska i tak dalej. Jak już mówiliśmy, był zrozpaczony, że Saul zginął, że Saul poniósł takie konsekwencje. A teraz popatrzmy na kolejną cechę, na piątą cechę. Szósty rozdział drugiej księgi Samuela. Tam... Szósty rozdział i czytamy wiersz 13 i 14. Kiedy niosący skrzynię Pana postąpili 6 kroków, on składał na rzeźną ofiarę woła i tucznego barana. Zatrzymajmy się chwilę. My wiemy, że Dawid sprowadził do obozu izraelskiego skrzynię przymierze jako symbol obecności Bożej. No bo wiedział, że tam, gdzie skrzynia była, tam było błogosławieństwo, więc sprowadził ją do obozu izraelskiego. I teraz sam przebieg przyniesienia tego już tej skrzyni, popatrzmy, jak to przebiegało. 6 kroków i składał rzeźną ofiarę z wołu i tucznego barana. Wół i tuczny, czyli taki gruby, wypasiony baran, tak? I wołu. No to wiecie, 6 kroków to jest naprawdę niedużo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Stoimy, bierzemy wołu, bierzemy barana, składamy ofiarę, wielbimy Boga. Potem znowu 6 kroków, znowu to samo. Popatrzmy, jak bardzo Dawidowi zależało na tym, żeby uwielbić Boga. Oczywiście ofiara była taką ekspiacją jakby właśnie wiary człowieka, wyrazem jego wdzięczności wobec Boga. Dzisiaj nam to się tak może nie kojarzy, ale w tamtym czasie każda wdzięczność za cokolwiek, co Bóg uczynił, no to było złożenie ofiary. A więc tak to właśnie przebiegało. No i mało tego, bo 14 wiersz mówi, że tańczył też Dawid z całej siły przed Panem, odziany zaś był w lniany efod. Król tańczący przed ludźmi, nie wypadało tak się zachowywać. Popatrzmy, że ta wiara, ta radość z tej relacji z Bogiem dla Dawida pozbawiała go wszelkich takich konwenansów, że coś wypada, coś nie wypada. On po prostu na 100% kochał i na 100% był wdzięczny. Bo popatrzmy, jego żona, która tam w oknie stała, prawda, co ona powiedziała, Michal, córka Saula, rzekła, jakże wspaniale zachował się dziś król izraelski, który obnażył się dzisiaj na oczach niewolnic swoich wojowników, jak obnaża się chyba tylko jakiś lekkoduch. Czyli ona, patrząc z okna, oceniła, że to nie wypada królowi, żeby on tak się cieszył
z tego, że Bóg wraz z tą skrzynią jest właśnie w obozie izraelskim. No i znowu nasuwa się pytanie, czy jak te formy też nasze, one powinny być zachowane, no bo jest pewien porządek i tak dalej. Ale jednocześnie, żebyśmy znowu nie poszli w drugą stronę, że formy, żeby nas nie zniszczyły wewnętrznie, tak? Że jest coś, dziesiątki lat jest coś, nie wolno czegoś tam naruszyć i tak dalej. Mamy pewien porządek, ale nawet mieliśmy niedawno takie szkolenie dotyczące nabożeństw i tak dalej, że dopuszczalne są elementy emocjonalne, żeby nie wszystko było tylko, prawda, od do, ale żeby było więcej emocji, więcej nas, więcej uczucia. I myślę, że to jest właśnie Dawid. I gdy Bóg znowu się patrzył, wyobraźcie sobie taką perspektywę, patrzący Bóg na Dawida, który no, niosą tą skrzynię, co chwilę ofiary, a on pląsa, po prostu skacze jak szalony, cieszy się i Bóg prześwietlał jego umysł i serce. Mówi, to jest człowiek naprawdę wdzięczny. To jest ktoś, kto może być też przykładem właśnie dla innych oddania i tych emocji wobec Boga. A więc składali właśnie ofiary. On się potrafił właśnie cieszyć. A teraz przechodzimy do kolejnej, do szóstej cechy. Mianowicie w drugiej księdze Samuela i tam w siódmym rozdziale. I mamy od pierwszego do trzeciego wiersza. Gdy pewnego razu król siedział w swoim domu, a Pan mu dał wytchnienie od wszelkich okolicznych nieprzyjaciół jego wokoło, rzekł król, mowa jest oczywiście o Dawidzie cały czas, do Natana, proroka, patrz, ja mieszkam w domu z drzewa cedrowego, a skrzynia Boża jest umieszczona w środku namiotu. Czyli mówi do niego, że to jest upokarzające. Ja mieszkam w tak pięknym domu, jestem zadowolony, pełnię urząd. Ale zobacz, a to, co jest symbolem Boga, Jego obecności wśród nas, jest w zwykłym namiocie. Czy to wypada, żeby tak było? Jeżeli Dawid w innym psalmie mówi, że nikt nie jest w stanie, Boże, Ciebie ogarnąć, prawda, w całym wszechświecie. A tutaj taki skromny namiot. I wtedy Natan mówi co do króla? Wszystko, co masz w swoim sercu, uczyń, gdyż Pan jest z tobą. A więc jeżeli masz jakieś plany, żeby to zmienić, to zrób, mówi Natan. To, co masz w swoim sercu. I popatrzmy znowu, ta cecha Dawida, który nie może się zgodzić na to, że mieszka w bogatym domu, pałacu, a Bóg w jakimś sensie jest upokorzony przez to, że ta skrzynia jest właśnie w namiocie. Trzeba to zmienić. Myślę sobie tak, że czasami w naszym życiu, mówię tutaj ogólnie, choć znam taki zbór, gdzie do zboru przyniesiono szafy, stare szafy, które tam ustawiono, bo może będą potrzebne na przykład do naczyń, do wieczerzy pańskiej, czy tam szaty baptyzmalne, prawda, więc szafy. I tak się zebrało się 7 szaf. Gdyby one były bardzo stare, no to miałyby jeszcze jakąś wartość, ale to tak gdzieś z epoki późnego Gierka. I już te okleiny odchodziły. Ja rozumiem, że ktoś, gdy miał tę szafę przez 30 czy 40 lat w swoim domu, to ma do niej sentyment, bo wie gdzie, na jakiej półce, jakie koszule leżały i tak dalej. Ale wypadałoby jednak do domu pańskiego dać coś nowszego, lepszego niż te stare szafy. I to jest pytanie, czy to, co w ogóle ja daję, to
mówimy o szafach, ale to, co ja daję dla Pana, czy to jest to najlepsze, na co mnie stać? Czy pamiętam moją babcię, która gdy składała dary, uważajcie, gdy składała dary, to te pieniądze papierowe, ona zawsze dzień wcześniej, oczywiście przed sabatem, prasowała, żeby one były takie sztywne. I nieraz tam pytaliśmy się babciu, no to pieniądz to pieniądz, nie? Ona mówi, nie, nie, ale ten pieniądz idzie dla Pana. Ja go muszę wyprasować, więc prasowała. Takie było nastawienie, takie było serce mojej babci do tych spraw. Dawid również odczytywał pewne rzeczy sercem, dlatego dawał to, co najlepsze. I teraz popatrzmy dalej, co się dzieje. My wiemy, że Dawid nie mógł budować świątyni. Przenosimy się do pierwszej księgi Kronik, do 22 wiersza, rozdziału. Tak, i tam szósty i siódmy wiersz. Następnie przywołał Salomona, swego syna, i nakazał mu zbudować świątynię dla Pana Boga Izraela. I przemówił Dawid do Salomona: synu mój, ja zamierzałem zbudować świątynię dla imienia Pana Boga mojego, lecz doszło mnie słowo Pana tej treści, wiele krwi przelałeś i tak dalej. I dziewiąty wiersz mówi, oto narodzi się syn, on będzie mężem spokoju, no i on ma wybudować tę świątynię. Jedenasty wiersz, teraz więc synu mój, niechaj Pan będzie z tobą, aby ci dobrze się powodziło, abyś zbudował świątynię Pana Boga twego, jak o tobie zapowiedział. I oby Bóg ci udzielił błogosławieństwa. Ale popatrzmy, ten Dawid, który doprowadził do potęgi Izraela, mógłby przejść do historii jako budowniczy świątyni, który wybudował świątynię Bogu. I miałby pewnie jakąś satysfakcję z tego powodu, ale gdy dowiedział się, że to ma jego syn zrobić, nie buntował się. Nie powiedział, jak to ja tyle dokonałem i teraz syn mój będzie budował tę świątynię, to ja powinienem. Zobaczmy, że jako ojciec nie miał obiekcji. Jak to dzisiaj mówią, okej, to skoro ja nie mogę, ale syn mój wybuduje. Natomiast czy, i to było pytanie, czy ja mogę chociaż materiał przygotować? No tak. I Dawid postanowił przygotować cały materiał, bo mówi on nie wie, mój syn jest jeszcze młody, Salomon, niezorientowany, więc ja przygotuję cały materiał, a mój syn już tylko wybuduje. No i popatrzmy, co się zaczęło dziać. 22, 5 wiersz, to jest ważne. Pomyślał bowiem Dawid, Salomon, mój syn, jest jeszcze młody, niedoświadczony. Świątynia zaś, i na to zwróćcie uwagę, którą należy zbudować Panu, musi być okazała, sławna, wspaniała dla wszystkich krajów. Ja więc muszę to przygotować wszystko. Popatrzmy, jakie on miał wyobrażenia, że ta świątynia, jeżeli coś budujemy dla Boga, to musi być najlepsze, największe, tak żeby była jakby światłością dla wszystkich ludzi z okolic. Dlaczego? Bo tam będzie mieszkał Pan, bo to jest dla Niego budowane. Wiecie, gdy myślę sobie tak właśnie o naszym nastawieniu, muszę być dumny z Was, drodzy, że ta kaplica wygląda bardzo pięknie i widać serce jest włożone, ale wiemy też, że różnie to bywa. No, czasami są różne też warunki materialne oczywiście, trzeba to uwzględnić, ale ta myśl, że wszystko, co przynosimy, wszystko, co dajemy, co budujemy, jak swoje talenty realizujemy dla Boga. Niektórzy mówią, ja to bym mógł tam w świecie coś zrobić, ja to bym mógł biznesy, gdybym tylko nie był adwentystą, ja to bym mógł dokonać wielkich rzeczy. A przecież to dla Boga powinno być najlepsze, dlatego że On jest tego oczywiście warty.
Wiecie o tym, że samych śpiewaków było 4 tysiące, a w ogóle wszystkich ponad 30 tysięcy rozmaitych robotników, którzy mieli budować. Tylu ludzi, bo to musiało być coś, co przejdzie do historii. I oczywiście w 9 wierszu Bóg mówi, narodzi ci się syn, on będzie mężem pokoju. Ja sprawię, że dozna spokoju od wszystkich swoich nieprzyjaciół wokoło. A chciałbym 12 wiersz jeszcze. Oby tylko udzielił ci Pan, mówi Dawid do Salomona, syna swego, roztropności rozumu, abyś, gdy przekaże ci władzę nad Izraelem, przestrzegał zakonu Pana Boga Twego. Wtedy dobrze ci się będzie powodziło, gdy pilnie będziesz spełniał przykazania i prawa, jakie Pan nadał Izraelowi przez Mojżesza. Bądź więc mocny i mężny. Nie bój się, nie lękaj się. Jakie to piękne wezwanie stary ojciec tłumaczy synowi. Ty się niczego nie bój. Jeżeli będziesz z Bogiem, jak będziesz Mu wierny, będziesz przestrzegał tego wszystkiego, to nic ci się złego nie wydarzy. A ja jestem tego dowodem, mówi Dawid. To jest przesłanie też oczywiście dla rodziców, dla tych, którzy mają wpływ na innych ludzi. I drodzy, kończąc powoli, chciałbym jeszcze zaprosić was do 29 rozdziału i tam niektóre fragmenty. Ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, Dawid dysponował pieniędzmi jakby państwowymi, więc mógł poświęcić i to zrobił. Ale popatrzmy na drugi wiersz. Dawid mówi tak, według wszelkich moich możliwości przygotowałem dla świątyni Boga mojego złoto, na to, co ma być ze złota, srebro, na to, co ma być ze srebra, spisz, na to, co ze spiżu, żelazo, na to, co z żelaza. Trzeci wiersz. Ponadto, ponieważ upodobanie mam w domu Boga mojego, oddaję na rzecz świątyni Boga mojego to złoto i srebro, które jest moją osobistą własnością. I tam wymienia 3000 talentów złota, 7000 talentów srebra i tak dalej, i tak dalej. On mówi, ja to daję, to jest moje osobiste, ja to daję właśnie na świątynię. Więc widać było, że to, co miał i służbowego, że tak powiem, jak również osobistego, postanowił poświęcić Bogu, dlatego, że no właśnie, dlaczego? I teraz popatrzmy na końcowy fragment pierwszej księgi Kroń, 10 wiersz. Potem błogosławił Dawid Pana przed całym zgromadzeniem, mówiąc, błogosławionyś Ty, Panie Boże Izraela, Ojca naszego, od wieków aż na wieki. Twoją, Panie, jest wielkość i moc, i majestat, i sława, i chwała, gdyż wszystko, co jest w niebie i na ziemi, do Ciebie należy. Twoim, Panie, jest królestwo i Ty jesteś wyniesiony jako głowa nad wszystko. Od Ciebie pochodzi bogactwo, chwała. Ty władasz nad wszystkim. W Twojej ręce jest siła, moc. W Twojej ręce jest to, aby uczynić kogoś wielkim i mocnym. On zwraca uwagę tutaj na to, że jeśli on został królem, dlatego że Bóg tak sobie życzył, tak? I że wszystko do Niego należy. Więc teraz, Boże nasz, składamy Ci dzięki i wielbimy chwalebne imię Twoje. I zwróćcie uwagę na 14 wiersz. Lecz czymże ja jestem? Czymże jest mój lud, że możemy ochotnie składać Tobie dary? Wszak od Ciebie pochodzi to wszystko i daliśmy tylko to, co z Twojej ręki mamy. To jest niesamowite, co on pisze. Co on powiedział. A popatrzmy, ja już nie chcę tego wątku rozciągać, ale czasami jest tak, że chcemy jakby być widziani, bo zrobiliśmy to, czy tamto, czy owo. Dawid nie ma z tym zupełnie problemu. On mówi, właściwie dałem to, co od Ciebie otrzymałem.
I mało tego, dla mnie jest przywilejem, że ja mogę to dla Ciebie, to ja jestem zaszczycony, że mogłem to zrobić, że mogłem zaśpiewać, złożyć dary, że mogłem, nie wiem, pełnić jakąś rolę, jakąś funkcję w zborze. Ty to dajesz, Ty odbierasz, a dla mnie jest zaszczytem, że ja mogę to robić, że mogę posprzątać, że mogę napalić w piecu. Dla mnie to jest zaszczytem. Pamiętam takiego brata w Łodzi Górnej nieżyjącego. Wspaniały człowiek, który, ponieważ mieszkałem u góry nad kaplicą, więc czasami schodząc po schodach, słyszę, że on rozmawia jakby z kim. Wszedłem do holu i słyszę, że on się modli. Klęczał przed jakby kazalnicą, czyli przed frontem, i podobne słowa wypowiadał jak Dawid. Panie, ja Ci dziękuję, że ja tu mogłem posprzątać. Ktoś by mógł powiedzieć, o tam sprzątanie, prawda, być starszym zboru na przykład i tak dalej, pełnić funkcję jakoś, to jest zaszczyt. Ale sprzątać, on dziękował Bogu, że mógł sprzątać. Człowiek według serca Bożego. Możemy się zastanawiać nad tym, czy będziemy zbawieni, czy nie będziemy zbawieni. Ale pytanie jest tu i teraz. Czy jesteśmy ludźmi według serca Bożego? Czy na myśl o Bogu, czy wszystkim tym, co chcielibyśmy dla Niego robić, działać, czy nam się wyrywa nasze serce i mówi, Panie, to wielki przywilej, że ja mogę to zrobić. Dziękuję Ci, że mi pozwalasz to zrobić. To jest kryterium Boże, oceny naszego życia. Nie tak zwana pobożność, o którą pytałem godzinę temu, prawda? Tylko to, jakimi ludźmi jesteśmy. Jak to się przekłada na mój stosunek do Boga. Tak jak żona pytała się mnie, kochasz ty mnie? Tak. To dlaczego mi nie powiedziałeś tego już dawno? No właśnie. Czy potrafimy Bogu powiedzieć często, że jesteśmy Mu wdzięczni, że Go kochamy za to, co dla nas zrobił, a wszystko, co czynimy, jest dla nas zaszczytem i to, że tu przyszliśmy, to, że tu jesteśmy, że możemy o Nim mówić. Niech Bóg nas błogosławi. Amen.